No, ja byłem już od początku przygotowywany na te zmiany. Znaczy, doskonale zdawałem sobie sprawę już chyba nawet w momencie castingu, jakaś była mowa o tym, że ten zakon gdzieś tam się pojawi prędzej czy później. Aż do chyba do końca pierwszej transzy nie było do końca wiadomo, czy to się jednak, czy dojdzie do tego, czy nie. No i w momencie, kiedy już zaczęliśmy kręcić kolejną transzę, wiedziałem, że to nastąpi. Wybrałem się wcześniej do jednego klasztoru, chociaż to zupełnie akurat przypadkowo i nawet dopiero po czasie zorientowałem się, że mogę to potraktować jako takie przygotowanie. Ojejku, nie pamiętam teraz nazwy. Klasztor Benedyktynów, niedaleko blisko gór, więc w ogóle w przepięknym takim miejscu, bardzo niewielki, malutki. I tam odbyłem taką jedną ciekawą rozmowę właśnie z młodym bardzo zakonnikiem, który no, dopiero też zaczynał swoją karierę duchową, że tak powiem. No i była ta rozmowa o tyle ciekawa, że wypytywałem go po prostu o jego motywację, jak to się wszystko zaczęło, dlaczego właśnie zdecydował się wstąpić na taką drogę. No i ta rozmowa bardzo dużo mi pomogła później właśnie w kreowaniu tej własnej postaci. Sam habit, który założyłem po raz pierwszy właściwie w życiu, dużo, dużo jednak robi. Już narzuca zupełnie inne myślenie, jakby odchodzą na bok wszelkie jakieś tam nawet żarty, że to zrobić zupełnie nieświadomie, jakoś tak się z tego rezygnuje. Myślę, żeby porzucić to wszystko, co zostawić cały ten świat zewnętrzny i zamknąć się całkowicie w czterech ścianach, gdzie tak naprawdę ta przestrzeń wolności powiedzmy jest bardzo ograniczona, to myślę, że no, nie, trzeba no, przede wszystkim być na pewno bardzo wierzącym człowiekiem i no, bardzo, bardzo cenię takich ludzi. Jestem osobą wierzącą. Ostatnio chyba nawet mogę tak powiedzieć, co się tak dziwnie zaskakująco zbiegło z tą rolą. Można powiedzieć, że przeżywam taki renesans duchowy, to znaczy bardziej. Próbowałem, ponieważ zawsze jako młody człowiek jeszcze miałem różnego rodzaju wątpliwości dotyczące wiary i nie tylko. No, zawsze byłem człowiekiem, który z tego rodzaju wątpliwości starał się rozwiązywać. No i ostatnio bardzo dużo czytam na ten temat, z wieloma ludźmi rozmawiam, spotkałem też niesamowitego kapłana, z którym który też no, odegrał na pewno w tym dużą rolę. Chciałbym Was wszystkich gorąco zaprosić do oglądania kolejnych odcinków galerii, w których będziecie mogli zobaczyć m.in. bardzo ciekawy właśnie wątek ze mną w roli głównej. Mam nadzieję, że wszystkim, nie tylko tym, którzy interesują się blisko życiem Kościoła i sprawami wiary, przypadnie do gustu.